Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń. Stały rozwój przemysłu, transportu, zjawiska naturalne, to wszystko przyczynia się do występowania coraz to nowych i bardziej skomplikowanych wypadków oraz sytuacji awaryjnych. Jak zapewne wiecie, kiedyś straż pożarna służyła tylko do gaszenia pożarów. Na chwilę obecną tych dziedzin jest coraz to więcej. Także jesteśmy dysponowani, jak sami dobrze wiecie, do wszelkich zdarzeń. Tutaj mamy taką statystykę dosyć starą, gdzie pożary i miejscowe zagrożenia, na chwilę obecną pożary to jest bodajże jakieś 25% naszych działań, także 1/4, 1/3 gdzieś tych działań innych, tak zwanych miejscowych zagrożeń jest o wiele, wiele więcej. Co to jest miejscowe zagrożenie? Jest to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, nie będące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Wypadki, powodzie, różnego rodzaju tego typu rzeczy. Przyczyn oczywiście jest mnóstwo. Tutaj macie wymienionych ich kilka. Nawet celowe działanie człowieka, czyli terroryzm. No i tutaj taki podział ze względu na rodzaj stwarzanego zagrożenia. Jest tego trochę. Miejscowe zagrożenia komunikacyjne, czyli to, co wszystko w ruchu lądowym, budowlane, różnego rodzaju katastrofy chemiczne, ekologiczne, infrastruktury komunalnej, silne wiatry, opady śniegu, deszczu, na obszarach wodnych, radiologia, czyli różnego rodzaju skażenia, nawet zdarzenia medyczne, jak zapewne wiecie, coraz częściej bierzemy udział w działaniach medycznych jako, że tak powiem, karetki pogotowia. Nie ma tych karetek wiele, wobec czego my jedziemy w pierwszym kontakcie. No i też mamy podział tych miejscowych zagrożeń ze względu na wielkość. Małe, lokalne, tam też jeśli chodzi o w tym podziale ma znaczenie ilość osób poszkodowanych, ofiar śmiertelnych, średnie, duże. Nie chcę teraz przytaczać dokładnie od ilu do ilu osób, ile ofiar śmiertelnych musi być. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to myślę, że sobie to łatwo może gdzieś tam znaleźć. To jest ze względu na wielkość, na zasięg zdarzenia, no jeszcze gigantyczne. Teraz do sedna, likwidacja tych skutków przy zdarzeniach budowlanych oraz uszkodzeniach infrastruktury komunalnej. Awaria budowlana, definicja, uszkodzenie elementu lub elementów konstrukcyjnych powodujących zaburzenie w eksploatacji obiektu budowlanego, utratę właściwości użytkowych, nośnych oraz mogące także stanowić zagrożenie dla życia, ludzi i mienia. Katastrofa, nagłe zniszczenie konstrukcji obiektu, co uniemożliwia dalsze jego użytkowanie, czyli przekracza się stan tej granicznej nośności, no i stanowi to oczywiście poważne zagrożenie dla życia, ludzi i mienia. Likwidacja, przede wszystkim rozpoznanie obiektu, zniszczeń, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, zabezpieczenie terenu, lokalizacja ofiar, lokalizacja osób poszkodowanych, wydobywanie, uwalnianie, tutaj współpraca ze specjalistycznymi grupami poszukiwawczo-ratowniczymi, psy, no i zabezpieczenie tych naruszonych konstrukcji. Jak to robimy, jak lokalizujemy poszkodowanych? Ludzkie zmysły, czyli penetracja gruzowiska, nasłuchujemy, czy też psy ratownicze, niezawodne, tutaj najbliżej Poznań, jednostka numer 4, tam właśnie są psy, to jest grupa poszukiwawczo-ratownicza. Z takiej technicznej strony mamy geofony, kamery telewizyjne, wziernikowe kamery, także tego sprzętu troszeczkę jest. Awarie komunalne.
Wszędzie tam, gdzie niszczy się jakaś instalacja gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa, czy kanalizacja, kanały burzowe, stwarza to oczywiście zagrożenie dla życia, zdrowia, dla dalszej infrastruktury. Przykładowo rozszczelnienie instalacji gazowej, zrywane linie energetyczne. Nawet jeżeli to oczywiście my tych linii naprawimy, no to jedziemy zabezpieczać. Nieraz różne następstwa są, różnego rodzaju pożary i tak dalej. Likwidacja często opiera się głównie na współpracy z danymi służbami. Mamy pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne, także bardzo, bardzo często się zdarza, że jedziemy, zabezpieczamy, jeżeli nie ma dodatkowych zagrożeń, no i wtedy czekamy na odpowiednie służby i z nimi współpracujemy. Tutaj wydobywanie się gazu ziemnego na zewnątrz budynku. No, gaz, oczywiście, podstawa to zawór, wszelkiego rodzaju rozszczelnienia gdzieś przy robotach. Jakieś koparki bardzo często potrafią rozszczelnić tą dziurę. Wtedy też korzystamy z naszych urządzeń pomiarowych, po to, żeby określić strefę jakby tego skażenia, strefę zagrożenia wybuchem. Określamy strefę, ewakuacja, zabezpieczamy, czekamy na pogotowie. Jeżeli mamy możliwość, sami staramy się coś tam zakręcić. Tutaj szczegółowa instrukcja. Na przykładzie propan-butan. Często zdarza się, że mamy też problemy z instalacją wodociągową, jakieś pęknięte rury, zalania. Z reguły nasze działania to przede wszystkim wypompowywanie tej wody, bo głównie o to w tym chodzi, żeby nie powodować strat. Jeżeli mamy możliwość, oczywiście operowania jakimiś zaworami, zaciskami też. Często tak się zdarza, nasze urządzenia hydrauliczne też mają możliwość zaciskania, jak dobrze wiecie, rozpieracz, płaskie końcówki może zacisnąć. No, to wszystko zależy od tego, jaka sytuacja będzie na miejscu. Instalacje odwadniające podobnie. Wszędzie jest jakiś tutaj dopisek, żeby zawiadomić kogoś, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, pogotowie gazowe, energetyczne. No, nasze służby jednak muszą się zazębiać i tak to działa. Powódź. Mamy takie coś jak wezbranie, czyli wzrost poziomu wody w jakiejś rzece, w jakiejś akwenie, rzece, jeziorze, morzu. Z tym, że jest to tylko zjawisko, nie odnosi się do skutków. Rzeka wezbrała, często gdzieś tam po zimie jakieś roztopy, jakieś wielkie opady. No ale powódź, skoro rzeka wezbrała, to już powoduje jakieś straty. I tutaj mamy kategorie społeczne, moralne, ekonomiczne, środowiskowe. No dobrze wiecie z telewizji chociażby, że zalane są nieraz całe domy, także to już są konkretne straty. No i takie działania nasze to nie są jakieś króciutkie, tylko jednak ciągną się, są ściągane specjalne kompanie nieraz przygotowane do tego typu działań. Ewakuacja tych ludzi zagrożonych terenów. Inwentarz dobytku też często też dostarczanie jakiejś wody, żywności, lekarstw. Tutaj macie przykład właśnie ewakuacji. No i dalej już działania mające na celu ograniczenie tych skutków, budowanie wałów, udrażnianie, uszczelnianie, likwidowanie jakichś szczelin, wyryw w obwałowaniach, bo często się zdarza, że się przerywają, pompowanie wody, patrole na tych wałach. No i tutaj macie przykład właśnie takiej pracy. Sporo ludzi, ciężka praca. Bardzo często zazębiają tam ochotnicy ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej, niejednokrotnie z całej Polski. No i jest to robione po to, żeby ta woda nie przeleciała, nie przeciekała, nie przesiąkała, żeby nie rozmywało skarb wału. Metody układania worków. Jak już jesteśmy przy powodzi,
układamy je albo w pojedynczy rząd, albo wielorzędowo, albo metodą duńską, wielorzędowo w mur lub piramidę. Za chwilę będą zdjęcia. Tutaj mamy pojedynczy rząd lub wielorządowo po to, żeby podwyższyć koronę tego wału. No i tak to wygląda. Budujemy taką piramidkę. Zabezpieczamy trzęsą też folią. Jest to dodatkowe zabezpieczenie na przesiąkanie. Metoda duńska. Tu już musicie sami rozgryźć ten schemat. Takie eski się tworzą. Często właśnie używamy folii, różnego rodzaju włóknin filtracyjnych po to, żeby ta woda nie przesiąkała. I przechodzimy do dalszej dziedziny chemiczno-ekologicznej. Zakres nasz jest bardzo taki podstawowy. Tak jak mówiłem po raz kolejny, opieramy się na współpracy ze specjalistycznymi grupami ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Najbliższa tutaj Leszno, czy też Poznań. No i oni mają o wiele to lepszy sprzęt. Już teraz doposażeni są w ostatnich latach bardzo, bardzo konkretnie. Także nasze działania to przede wszystkim jakieś próby ustalenia, co to jest za substancja, próba ustalenia skali zagrożenia, wyznaczenie strefy niebezpiecznej, ewakuacja ludzi, dalsze działania, jakieś uszczelniania, jakieś przepompowywania tych substancji niebezpiecznych, no to już bardziej działania tych grup. Jest taki sztywny podział. Tutaj mamy podział na strefy, trzy strefy. Strefa niebezpieczna, czyli typowo bezpośrednio tam, gdzie coś się stało. Jak mamy na przykład cysternę z jakąś niebezpieczną substancją, to właśnie te okolica cysterny będzie strefą pierwszą niebezpieczną. Strefa druga, czyli strefa działań, tam, gdzie są samochody, gdzie jest jakiś sztab, gdzie jest ratownicy odpoczywają, pracują. No i strefa trzecia, strefa ostrzegania ewakuacji, czyli już ta bezpieczniejsza, gdzie znajdują się pozostałe osoby. Główne kierunki, staramy się, żeby ta substancja nie przedostała się gdzieś dalej. Tak jak widzicie tutaj obsypywanie chociażby studzienek, żeby to nie poszło dalej. Zakładanie takich specjalnych korków. Ograniczenie parowania związków, czyli podanie tutaj w tym przypadku piany średniej. Tam strażak trzyma wytwornicę pianową. Możemy też pozakładać kurtyny. Oznakowanie terenu, oczywiście ostrzeganie, wyznaczenie strefy. I myślę, że to z takich podstaw tyle. Dziękuję bardzo.